wielka radość dzisiaj w naszej jednostce. Po 50 latach otrzymujemy nowy budynek, nową remizę. Wielka radość dzisiaj w naszej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy. Po 50 latach otrzymujemy nowy budynek, nową remizę dla naszej jednostki. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, ciężki samochód z napędem 4x4 marki Scania. Tutaj z dofinansowania budżetu gminy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wielka radość dla naszej jednostki. Bardzo się cieszymy. Wszyscy druhowie, zarząd, całe jednostki. Co to zmienia też dla Was, jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie jednostki? Dodaje nam to dużo energii, siły, radości w tym, co robimy na co dzień. A teraz mamy umożliwione to poprzez nowy sprzęt, nową remizę. No, jest dużo większy komfort pracy, no i funkcjonalność naszej jednostki na pewno bardzo wzrosła. Jest to największa tutaj jednostka w gminie Jasienica. Druhów czynnych jest 40. Młodzieżowa drużyna to około 15 osób. Są czterej druhowie honorowi, a reszta to druhowie wspierający. Cała nasza jednostka to około 100 osób. Jakie cele przed Wami? Będziemy funkcjonować nadal tak, jak funkcjonujemy dalej, czyli czynnie. Będziemy wyjeżdżać do pożarów, do zabezpieczeń, uczestniczymy w wielu akcjach charytatywnych. Tutaj żyjemy razem z naszą miejscowością, uczestniczymy w ćwiczeniach, w manewrach gminnych, w manewrach powiatowych. Dalej będziemy robić to, co robimy. Jesteśmy cały czas tutaj na straży bezpieczeństwa i mieszkańców gminy Jasienica, miejscowości Jasienica. Dalej będziemy czuwać i w razie czego jesteśmy tutaj na posterunku.